Witam moich YouTube-tubowiczów. Zawsze poruszam jakieś takie tematy polityczne, jakieś takie tego, śmego, a dzisiaj poruszę temat bardzo niesmaczny, ale dla jednych bardzo wesoły, dla innych bardzo niewesoły. No dobra, to ja może przeczytam. Przysłał mi kolega maila. Mówi Piotrek, mówi, masz coś konkretnego, tylko nie obrzygaj klawiatury. Jak to przeczytałem, to po prostu obsiadłem. Co za głupoty? No głupoty? Nie, no zobaczysz. 20 maj 2009, godzina 6.12 p.m., czyli po południu, 18.12. I pisze pan na forum. Ja nie wiem, czy to jest forum jakieś dostępne, czy nie, ale... Mam proste i krótkie pytanie. Mam nadzieję, że uszanujecie moje dewiacje i obędzie się bez napierdalania, jaki to ja jestem nienormalny. Pierwszy punkt. Czym grozi walenie trupa? Naturalnie chodzi o jakąś ładną dziewczynę, hehe. Gdzieś przeczytałem, że istnieje coś takiego jak trupi jad i podobnie tym można się zarazić od zwłok. To prawda czy bujda? Drugie pytanie zadaje pan. Miał już ktoś jakieś nekrofilskie doświadczenia? To jest pytanie. Ja rozumiem, przyda się duża ilość jakiegoś nawilżacza, tak? I trzecie pytanie zadaje ten sam pan na tym forum. Jak zorganizować coś takiego? Da się dogadać z ludzikami pracującymi w kostnicach? Tylko proszę bez rad, żebym sobie jakąś świeżą wykopał. Hehe. I odpowiada mu jakiś koleś z tego portalu. Trupi jad istnieje, ale to coś innego niż się powszechnie sądzi. Pierdolenie trupa niczym nie grozi, o ile trup nie był żywy lub zdrowy. Nie, o ile trup, gdy był żywy, był zdrowy. Od trupa, który miał HIV czy żółtaczkę wątrobową, też się możesz tym zarazić. Oraz innymi chorobami. Jeśli trup był za życia zdrowy i walisz go w miarę szybko po zgonie, nie całujesz go z języczkiem i nie wylizujesz genitaliów, to nie masz się co obawiać o swoje zdrowie. Niczym to nie grozi. Warto jednak użyć prezerwatywy. Dalej. Pracuję w renomowanym zakładzie pogrzebowym i uwielbiam ruchać trupy. Kurczę. Aktorski ten. Mars. Jestem biseksualny, więc rypię trupy męskie i żeńskie. Jestem też nekropedofilem, więc rucham również trupy dzieci. Ale niestety zbyt wiele ich nie ma. Mam jednak swoje zasady. Nigdy nie spuszczam się trupowi w usta, tylko w odbyt. Co to za bzdury? Znaczy, to nie bzdury, to jest prawda. Ukoślnik wcipę. Nie sram nigdy na trupa. Najwyżej szczę, gdy jestem podjarany. Po stosunku myję ciało, żeby rodzina się nie domyśliła. Gdy trup jest zmasakrowany, na przykład same ciało, bo łeb ujebany, albo gdy z trupa wychodzą flaki, nawiasie wypadki drogowe, lubię poeksperymentować i walić takiego trupa w szyję. Tam, gdzie była głowa lub prosto we flaki. Nawilżacz nie, bo w połączeniu z naturalnym, cudnym zapachem trupa nie pasuje. Najlepiej masło lub olej roślinny. Trupy wykopują tylko zboczeńcy i śmiecie. Nie śmiecie, no. Długo to się będzie, że spalało jeszcze? Jakieś 10 minut. Szanujący się nekro nie rucha nigdy mięsa z matki ziemi. W nawiasie ziemskie ścierwo, jak mówimy w branży. W zależności od typu zgonu, wieku i cech trupa, ruchać można nawet do miesiąca po zgonie, o ile w dobrych warunkach jest przetrzymywany. Nie słyszałem o nekroburdelach, o burdelach dla nekrofilów, ale może warto otworzyć. Jak zorganizować? Zatrudnij się w kostnicy lub w zakładzie pogrzebowym. Ja mam paru kumpli nekro w innych takich placówkach. Czasami nawet robimy sobie nekroparty. Udaje nam się na chatę przywieźć swojego trupa. Znaczy, każdy przychodzi z własnym trupem, myślnik, partnerem. I wtedy jest muza, pizza, piwko i zabawa. Czasami robimy też seks z wymianą trupów i seks grupowy z trupami. Kurde, jeśli chcesz mieć udane życie seksualne, musisz wejść do środowiska, a to nie jest proste.